Cześć, witamy jeszcze raz, Alan, Rafał i dzisiaj będzie o śledziach. Teraz mamy ostatki, jadamy śledziki. To jak to jest? Dzisiaj okazja do śledzika. To tyle, zaraz, talerz pusty, dawaj, próbuj. Filety śledziowe w sosie czosnkowym. Na magicznym, obrotowym talerzu. Niech się trochę pokręci, zanim go spróbujemy. Jezu, ale to śledziami wali, ja nie mogę. Ja śledzi nie jem, więc będzie to twoje pierwsze wrażenie. Ja jem ryby, ja jem w każde mięso, ale ja nie zjem śledzi z ośćmi. Ale te śledzie są wyfiletowane, one nie mają już. Może zapach do kamery? Tak. To jest czosnek i jakaś śmietana, trochę cebuli. Ale cóż za fantastyczny kształt, to można wykorzystać później na salaterkę. Trzy rodzaje śledzi będą testowane przez Rafała. Śledź numer jeden. Ja po prostu uwielbiam śledzie. Masz serwetkę. Co, już jest upaplany? Nie, ale... Chlebuś. Ja nie zjem. Jak można nie jeść śledzi? Miałeś próbować się nie narzele. No to otwieraj mi następny. Przechodzę śledzie w pomarańczowym czymś. W zalewie meksykańskiej. Ciekawe, czy w Meksyku jedzą w ogóle śledzie. Śledź, międzynarodowa ryba i swój język ma. Śledzie i dzieci głosu nie mają. No okej, jedz dalej. Jakieś kolejne przysłowie. Śledź z wozu, a karawana jedzie dalej. Jak śledziem w płot. Proszę, proszę. I po śledziach. Ja nie wiem, ale lodówka będzie śmierdziała. A skąd się wzięło powiedzenie w Polsce, ale śledziora idzie? Nigdy nie słyszałem. Jedz, ponieważ kolejny śledź czeka. Ten śledź jest zdecydowanie bardziej śledziowy od tego. A tak, w ogóle może byś mi otworzył ogórka kiszonego do śledzia. Ogórki sezonowe babuni. Babunia była sezonowa czy ogórki? Ty, dobre są. Oczywiście są dobre, dziękuję. Chlapnie, bo uśnie? Co? Chluśniem, bo uśnie. A, chluśniem, bo uśniem. Chlapniem, bo plaśniem. Co tradycja, to tradycja. Ale my tutaj mamy jeszcze coś do chlapnięcia. Setka na dwie osoby, to jeszcze soplica orzechowa. Czy ktoś jest uczulony na wódkę? Tak. Naprawdę jestem ciekaw. Wszyscy, przecież wszyscy chorują później następnego dnia. Tak myślisz, że to jest właśnie wynik tej alergii? Uczulenie na wódkę, to jest uczulenie na wódkę. Po prostu wszyscy chcą się przekonać, czy są uczuleni i piją. I wiedzą, że są uczuleni, bo następnego dnia chorują. Ale w dalszym ciągu piją. Ale nie, bo oni myślą, że już im przeszła alergia, bo czym się zatrułeś, tym się masz leczyć. Ale się upijemy, o jakie kieliszki wielkie. To, że mnie zakręciło, tak się będziesz polewał dookoła. Będę. I teraz stąd się wzięło powiedzenie, polewaj dookoła. Śledziki. Z koperkiem. Może ten koperek się ukrywa tam gdzieś w środku, jak ci się wydaje? No podejrzewam, że śledzie wciągnęły koperek już. Ile kosztują takie śledzie w Polsce? Tu kosztują... Prawie 4 funty. No proszę, tam proszę. Proszę się nie przejmować moim za obrazem. Ostatki. Za ostatki. I wasze zdrowie oczywiście też. Ty, dobra, jak czekoladka taka. Z orzechami. Czekolada z orzechami, no. Dobra. Recenzja śledzia numer 3. Bez dodatku słodzików. O. To istotne, bo śledzie się słodzi? Złowione w północno-wschodnim Atlantyku za pomocą włoków pelagicznych lub okrężnic. Słuchajcie, to są rydze. Firmy Leśne Skarby. Ciekawe, to w Polsce kosztuje. Rydze, jak mówiłeś, były drogie. Dużo, co to jest? To jest te nasionka musztardy? Chyba tak. A gorczyca? Gorczyca. To może być obiecujące. Bardzo często chodziłem do lasu na grzyby i często widziałem rydze, ale nie wiedziałem wówczas, że rydze to są rydze. Pierwszy raz w życiu będę jadł rydza. Pierwszy i ostatni. Zobaczymy. To był nasz ostatni filmik, bardzo nam przykro, proszę bardzo, po ryzyku. Po ryzyku! To jest bardzo takie zbieżność, to naprawdę nie było zaplanowane. Nie ma to jak rydzyk ze słoika. A rydze na żywo są rude. Wiem to z piosenki. Rudy, rudy, rudy rydz. Dobra, szybki dobra są. Nietrujące.
Grzybki dobre, proszę, masz jeszcze. No oddaj to, weź sobie tylko jednego. Grzybek i rybka lubi pływać. No. O. Wyprodukowane zgadnij gdzie? W Gdyni. W Gdańsku. W Meksyku? Nad samym morzem w Poznaniu. To jak ten śledź się dostał do Poznania, żeby go zapaczkować, później przysłać do Londynu, żeby tu go kupić? No ja ci powiem, wpłynął Odrą, później do Warty i Wartą do Poznania. O, o. I w Poznaniu go wyłowiono i... wysłano do Londynu. Hmm. O. Ze śledziowym uśmiechem i pozdrowieniem. I koniecznie napiszcie na dole, w jaki sposób, jak spędziliście ostatki, co zjedliście, jakie ostatki macie w lodówkach. Słabe to.